kolejnych dniach zapowiada się w kratkę, ale z temperaturą powyżej listopadowej normy. Magda Mering, witam i zapraszam do zapoznania się ze szczegółami prognozy na jutro. Południe Polski jeszcze jest pod wpływem klina wyżu wycofującego się nad Rosję. Natomiast Pomorze dostaje się w zasięg oddziaływania płytkiej Zatoki Niżowej, która wędruje przez cieśniny bałtyckie z ciepłym frontem atmosferycznym. Z południowego zachodu zaczęło napływać cieplejsze polarno-morskie powietrze. Nocą zachmurzenie wzrośnie do dużego, lokalnie może pokropić deszcz, głównie na północy regionu. Poranek miejscami będzie mglisty. Termometry minimalnie wskażą od 7 do 10 stopni. Podmuchy wiatru będą umiarkowane lub słabe. Ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali i nieco wzrośnie. Wtorek do południa pochmurny, potem z szansą na większe rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 12 do 14 stopni. Jutro mogą dokuczać silniejsze podmuchy wiatru. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hektopaskali i zacznie się wahać. Na Bałtyku wiać będzie z południowego zachodu, w nocy do 6 stopni w skali Beauforta. Jutro do 5, stan morza 2 do 3. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.